Cześć, tu Janek z kanału iSpot High Five. Zapraszam Was na kolejny odcinek. Dzisiaj opowiemy Wam o wykorzystaniach edukacyjnych, ale nie tylko, Apple Watcha. Zapraszam. Mamy mnóstwo pytań o to, jak Apple Watcha można wykorzystać jako dobry, naprawdę fajny prezent dla młodych osób. To przychodzą, pytają rodzice, dziadkowie. I mamy często pytania, jak można wykorzystać Apple Watcha w edukacji? Jak można usprawnić to, jak młodzież może sobie działać wśród rówieśników i wykorzystywać to małe, ale bardzo potężne urządzenie? Postaram się Wam dzisiaj opowiedzieć trochę o takich funkcjach. Jak widzicie, mam na ręku jednego Apple Watcha, w ręku drugiego. Apple Watche różnych serii są w tym momencie dostępne. Mamy Apple Watcha serii SE i mamy Apple Watcha serii 6. Są to urządzenia, które mają bardzo dużo różnych czujników i wspomagają się nimi przy pomiarze takich rzeczy prozdrowotnych czy fitnessowych, jak ilość spalonych kalorii w ciągu dnia, ilość kroków, które pokonujemy. Przypominają nam na przykład, żebyśmy co godzinę wstawali z miejsca siedzącej pracy. Przypominają nam o tym, że powinniśmy się troszkę poruszać. Przypominają nam również o tym, że powinniśmy oddychać głęboko raz na jakiś czas przez pełną minutę. Jest to funkcja oddech. Więc te wszystkie funkcje fitnessowe i prozdrowotne są zawarte w każdym Apple Watchu, który obecnie jest oferowany. To jest odpowiedź na pytanie wielu rodziców, w jaki sposób mogą zadbać o zdrowie swoich pociech, niezależnie od ich wieku i podarować im Apple Watcha. Jeżeli zaś chodzi o funkcje, o które pytają najczęściej sami zainteresowani, czyli uczniowie na przykład klas licealnych, pytają bardzo często, w jaki sposób mogą wyświetlać sobie drobne notatki albo wiadomości z różnych messengerów na ekranie Apple Watcha. Oczywiście jest to możliwe, jeżeli kontaktujemy się z kimś przez Messengera, przez iMessage, czy poprzez klasyczne wyświetlanie zawartości maila czy notatek. Możemy sobie odczytywać tam różne materiały, które mogą być legalne lub nie, ale również w trakcie lekcji możemy je sobie na zegarku, na ekranie naszego Apple Watcha odczytać. Kompilacje na ekranie Apple Watcha mogą być zmieniane dynamicznie albo przez po prostu przesunięcie po ekranie Apple Watcha, albo w aplikacji Watch na Waszym iPhone'ie. Co ważne, tam możemy ustawiać sobie poszczególne rzeczy, które na ekranie mają być ciągle wyświetlane i kompilacje, do których chcemy mieć najszybszy dostęp. Tak więc wejście na przykład w wiadomości nie nastręcza problemów, możemy to zrobić już z ekranu głównego Apple Watcha. Bogactwo ekosystemu Apple Watcha to również praktycznie nieograniczony dostęp do aplikacji. Jeżeli tylko pojawia się aplikacja, która mogłaby dobrze wyglądać i działać na ekranie Apple Watcha, producenci aplikacji natychmiast udostępniają jej wersję w App Store dla Apple Watcha. Możecie wygodnie przeglądać na ekranie iPhone'a aplikacje, które są dostępne i instalować je bezpośrednio na Apple Watchu. Są to aplikacje wzmacniające produktywność, aplikacje do kalendarzy, aplikacje, które pozwalają nawet wykonywać jakieś bardziej złożone czynności w sposób bardzo uproszczony. Pytania z wielu Was dotyczą również tego, czy na Apple Watchu można grać. Absolutnie tak, jest teraz bardzo fajna aplikacja na Apple Watcha nazywająca się Arcadia i tam znajdujemy różne bardzo fajne gry, które na tak niewielkim ekranie wyglądają dobrze, działają fajnie i zapewniają sporo rozrywki. Zarówno Apple Watch z serii SE, jak i Apple Watch z serii 6 występują w wersji z tak zwanym celular. Celular to nic innego niż obsługa karty eSIM, czyli wirtualnej karty SIM. Taki zegarek możemy zabrać ze sobą na przykład na trening, zostawić telefon daleko w domu i tak czy inaczej mieć połączenia telefoniczne, mieć SMS-y, mieć dostęp do wszystkich funkcji związanych z połączeniem internetowym, czyli również messengerów. Wtedy, jeżeli telefon jest zamknięty w szafce czy w szufladzie daleko od zegarka, a mamy zegarek z taką kartą eSIM, tak czy inaczej nie tracimy funkcjonalności związanej z połączeniem internetowym. Dobra opcja, jeżeli możecie mieć na przykład na sali lekcyjnej tylko i wyłącznie zegarek.
więc odpowiedź na pytanie, jak można wykorzystywać Apple Watcha w edukacji, jest podobna jak na pytanie, jak można wykorzystywać Apple Watcha na co dzień. Te funkcjonalności są bardzo rozbudowane i tak naprawdę od Was i Waszej wyobraźni zależy, jak wykorzystacie możliwości drzemiące w tym małym urządzeniu. To był kolejny odcinek iSpot High Five. Staraliśmy się Was dzisiaj zarazić pasją do Apple Watcha jeszcze przed nowym rokiem szkolnym. Zapraszam Was także na inne odcinki z tej serii. Na razie!